Розпочалася одна з найбільших тогорічних інвестицій дорогових в Тернобрзегу – ремонт вулиці Коперніка. Єдночасно проведена є перебудова дорог внутрішніх. Już niedługo ulica Kopernika zmieni się nie do poznania. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki, pojawią się ścieżki rowerowe i oświetlenie. Nawierzchnia zmieni się na długości ponad kilometra, więc kilometr, 200 metrów bieżących. Będzie całkiem nowa nawierzchnia. Będą to, tego, czego teraz w tym momencie nie ma, więc będą ścieżki rowerowe z jednej i z drugiej strony. Będą nowe chodniki, nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji w obrębie skrzyżowania u zbiegu ulic Kopernika, Świętej Barbary i 11 listopada powstanie rondo. To akurat skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, a więc w tym przypadku będzie duże ułatwienie dla kierowców i ciągi pieszo-rowerowe już od ronda w stronę dworca PKP. Ta duża inwestycja, która planowo ma zakończyć się w październiku bieżącego roku, będzie kosztowała miasto 3,5 miliona złotych. Kosztorysy przewidywały, że to będzie ponad 4 200 000. Po przetargu wyszła nam kwota 3,5 miliona złotych. Cały czas jeszcze liczymy, mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki ze schetynówki, ponieważ tą drogę wskazaliśmy we wniosku do schetynówki. Niestety zostaliśmy zakwalifikowani, ale tych środków było na tyle niewiele, że jesteśmy na tak zwanej liście rezerwowej. Czekamy na przetargi, które organizują te gminy, które uzyskały taką pomoc i tutaj liczymy, że tak jak u nas udało się zaoszczędzić po przetargu, to liczymy na to, że przynajmniej część pieniędzy jesteśmy w stanie w późniejszym czasie odzyskać. To nie jedyna inwestycja, jaka prowadzona jest w obrębie ulicy Kopernika. Przy współudziale spółdzielni mieszkaniowych modernizowane są również drogi boczne przy blokach od numeru 2 do 16. Ich remont zakończy się w lipcu. Koszt tej inwestycji to jest 1 735 000 zł. Łącznie z ulicą Kopernika Główną i z tymi ulicami bocznymi powstanie ponad 280 miejsc parkingowych. Także mieszkańcy na pewno tych ulic po tych remontach odczują łatwość parkowania, bo w tym momencie jest to troszeczkę utrudnione. Ze względu na prowadzone remonty nastąpiły zmiany w organizacji ruchu. Ulica Kopernika jest obecnie drogą jednokierunkową, do odwołania. Przejazd możliwy jest tylko od ulicy Sikorskiego w stronę dworca PKP. W związku z tym zmieniła się także trasa przejazdu na liniach komunikacji miejskiej. Linie A, 3, 4, 9, 9 bis, 10 i 14 będą kursowały objazdem przez ulicę Sienkiewicza-Sikorskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta i Miejskiego Przewoźnika.